Dzień dobry, Mighty Magic 6, The Mandate of Heaven. Ściemnia się, więc zrobimy kemping. Poza tym są zmęczeni. Nie zmęczeni, ale są słabi. Ostatnio cały czas mam szczęście, że kemping się kończy w nocy, ale to nie ma problemu z tym. Co nas czeka w tym odcinku? Mam nadzieję, że uda się to wszystko załatwić. To jest wulkan, jeśli się nie mylę, albo przypomina wulkan w każdym razie. Oprócz tego przypomina człowieczka, ale które trochę, jakby, nie wiem, taką ma dziwną pozę. A na jego nodze jest lokacja. Także jeżeli się uda w te pół godziny zrobić to, co bym chciał zrobić, ja nie mówię, co chcę zrobić, bo plany się nie udadzą. Ale ważne, że wiem. To być może zobaczymy lokację wkrótce. Się to nas bardzo wkrótce. Hydra. To wygląda jak była na wodzie. Ale nie jest. I heroizm. I tak mamy wszystko łączone, co należy. Oprócz latania. Latanie. Cały czas mam ochotę używać klawiszy WSAD. No, widzę, że tutaj oczyściłem dosyć solidnie. Dobra, wyczyszczę. Już tak mówię jakoś zwyczajnie. Pozabijam jeszcze te węże. Węże. Węże? No, nie będzie, że węże. To było niezłe. Aha, zapomniałem, że to czerwoni są najsilniejsi. No, dobra. Dobra. Tam mamy tytanów, ale nie są niebezpieczni. Ciebie. I zobaczmy, czy jeszcze mamy. Mamy jeszcze. W ogóle generalnie same hydry praktycznie na tej wyspie, tylko kilka tytanów, więc szykuje się dobra zabawa. Szykuje się nudna zabawa. Wolę z nimi niż z tytanami bez uznań. Gdzie on jest? Nie, bo hydry w ogóle już podchodzą bez kitu. Jeszcze jeden. Dobra. Cześć, tytanie, idź stąd. Tutaj mamy trochę większą bandę. Zrobię. To jest ta sama banda, co była wtedy. Dobra, damy radę. Musimy. Zabij go. Nie będę ryzykował. To miało powiedzieć, nie będę ryzykował, a nie trafił właśnie. Świetnie. Shield Life. Jeden z głowy. Zastanawiam się, czy kule ogniste rzucać, ale chyba nie. 83. I to jest to, właśnie, to jest to. No, zostało tylko raz, dwa i... trzy i... cztery silnych. I znowu musi być Shed Life. Dlaczego ten gość musiał się schować? Akurat to było niezbyt fajne. Trzeba nam Power Cure. Oni chyba nie strzelają, co nie? Już przez chwilę myślałem, że mam mikrofon u góry. U góry. Na szczęście nie. Zresztą i tak byłoby mnie słychać, tak mi się wydaje. To jest dobre chwile. Dobrze wyłapuje nawet. Michael by się ruszał, co? Michaela? W innym Mighty Magic istniała możliwość, żeby płeć bohaterów się zmieniała, ale nie w tym. O! Shed Life. Jeszcze jedno Parkour.
I gościu nie żyje. Prawda? Dobra. Nie, to teraz jest ich jeszcze... czterech albo trzech. Dużo tutaj roboty z nimi, muszę przyznać. O. Zabić go. Już nie będzie wystrzał na 23 kotę. Nie. Incinerate. Kogo teraz? Ciebie? Power Cure. Dobra, klepiemy chyba standardowo plus Incinerate. Nice. Udało się, tak jak myślałem. Dobra, resztę... A w sumie... Wiecie co? Zrobi jeszcze jeden kemping w tym momencie, po tej bitwie. Bo była dosyć męcząca, jak widać. A, to po prostu marnowanie czaru. Ej, żyjesz. Dobra, dwóch ostatnich panów w spowolnionym tempie prawie to było, ale nie wyszło. Bullet time. I herbata. Zobaczmy przy okazji, czy nie ma jakiegoś twardego tytana. Bardzo dziwnie to brzmi, ale z jakiegoś powodu lubię używać określenia twardy na najsilniejsze wersje. Twardziel. To lepiej brzmi. I hydry wszędzie, okej. Okay. Dobra, kemping nad morzem. Dwa nie, co jest? Dwa jabłka? Dwa jabłka. I mamy fantastyczną godzinę 15:49, dobra godzina, aby rozpocząć eksplorację na ten dzień, co? Ja bym chciał o takiej godzinie wyjść i eksplorować na przykład. Okej, okay, mamy teraz dzień bogów, latanie i dzień ochrony. Dużo dziwna nazwa na czarno, teraz sobie zdałem sprawę, przynajmniej po polsku brzmi dosyć dziwnie. Dobra, zacznijmy od tej strony, tu był tytan i tutaj hydry są. W ogóle widzę, że mamy ścieżkę na górę, ale nie, ja będę szedł naokoło, tylko niech ta hydra zejdzie też. Nie strzelaj! Bo będę robił takie uniki, ciekawe czy to działa w ogóle? Działa. Oj. Okej, okay, wychodzą nagle. Dobra, może tak być. Kolosalna hydra się zacięła. To tak wygląda, albo nie wiem co. No popatrzcie. Nie wiem, czy ona cały czas próbowała rzucić czar? Czy cały czas atakowała? To nie wyglądało, jakby cały czas byłbym atakowany przez nią. Popsute, no tak. O, kurde, nieźle popsuli. No nie wiem kto, to ci węże morskie. As good as new. No, naprawdę, powinienem to dużo wcześniej zrobić, nauczyć kogoś naprawiać. Nie wiedziałem, że to jest aż takie przydatne. It's fixed. Ponadto mamy nowe pierdoły. Wiecie co? Zaraz tutaj znajdę odpowiednie miejsce na te rzeczy. Mamy tak. Trójząb. Niemagiczny. Niemagiczny.
świetny topór, ale magiczny, dwuręczny miecz, wyglądający jak Claymore. Celną kuszę. Różdżkę. Embargo na różdżki w naszej drużynie, mówię wam. Topór, który zawsze będzie mi się kojarzył z toporem, z zadaniem. Koronę, która jest w ogóle brzydsza jeszcze niż normalna korona. Słaby pasek. Pasek. I peleryny. Oczywiście, to co zostaje, generalnie to co opłaca się sprzedawać, tak powiem, cena per miejsce zajmowane w ekwipunku ma tu największe znaczenie. Wiadomo, że pierścionki są najbardziej wartościowe w takim razie, bo dosyć dobra cena na miejsce zajmowane w ekwipunku jest. Nic ciekawego. To nasze. Buty i wszystko dam. Nie wszystko. Już wszystko masz zidentyfikowane, co nie? Buty inteligentne. A, jeszcze można powiedzmy zatrzymać. I dwie raczej beznadziejne zbroje. O, mam jakiś zwój. Może to jest zwój. Nie. Cały czas czekam na czas, jak będzie zwój Raise Dead. Jak tam czas? 11 minut, nie najgorzej. Dobra. Idziemy sobie dalej. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tytani tam są. Najpierw hydry. Yo. O, strzeliłem sobie do nich, ale nie będą wkurzeni chyba z tego powodu. Jeden jest na radarze, ale stoi i się gapi chyba cały czas, obserwuje sytuację, nie jest pewny, czy zaatakować, czy nie. Teoria numer dwa. Nie wlazłem na ich terytorium, gdzie sikają i w sumie nie są wkurzeni jeszcze. Dobra, coś pękło, albo jakiś specjalny atak, albo critical był. Nie wydaje mi się mimo wszystko, bo hydry raczej nie psują. Świetnie, hydry mają jak wiadomo mnóstwo bezużytecznych przedmiotów. Z jakiegoś powodu. Mają więcej głów, więc mieli więcej okazji zjeść więcej przedmiotów. No ale dobra. To jeszcze w zasadzie... Nie, to nie jest magiczne sprzedanie. Nie jest sprzedanie właśnie. Aha! Aha! Plum, plum, plum. Coś jeszcze? Nie. Dobra, następny fragmencik. Tym razem panowie tytanowie będą tutaj brali udział w bitwie. Tylko muszę ich odpowiednio wyciągnąć. Zacznijmy od ciebie może. Nie, nie trzeba ich wyciągać. Same w ogóle leci do mnie. I Shed Life. Mamy wszystkie czary, które są uczone? Mamy. Tak dawno nie walczyłem z tytanem. Całe dwa odcinki, tak? Dwa odcinki, czy jeden? Zapomniałem, jakie to... Długie w porównaniu z hydrami. I tak są słabi. Tak, mówię to, bo mimo tego, że kilka razy zabili mi. Ale tu chodzi mi o... znaczy, ci najsilniejsi są postrachem tego miejsca. Szlachetni już się nie liczą w zasadzie. Nic ciekawego nie potrafią zrobić. Oni chyba... co, oni potrafią coś zrobić? Chyba nie. Psucie, ale to się nie liczy, powiedzmy. I hydra. Hydra sobie idzie na spacer, idzie sobie takim łuczkiem, czy coś tam poprawia, to nagle czwórka dupków stoi.
I co zrobić? I co zrobić? Zginąć, no nie wiem co. Dobra. Zobaczmy, albo jeszcze nie. Więcej hydr. W sumie to spokojnie mógłbym kule ogniste rzucać w ich kierunku, no ale dobra. W sensie z daleka, nie teraz. Każda hydra ma jakiś przedmiot w zasadzie, jak się teraz patrzę. Albo dwa. A. Albo trzy? Czy to były trzy, czy cztery przedmioty? Spoko, jak, a dla mnie takie rzeczy jak amulety i pierścionki zawsze są spoko, mimo tego, że nas słabe. Zrobimy Shared Life i zobaczmy, co tam się pojawiło. Nie, tego nie będę trzymał, to jest za duże po prostu. Różdżka chyba najsłabsza, jaka tylko może być. O, masakra. Poważnie, tyle tych rzeczy oni mają. Tylko pierścionki przeżyją. Nawet nie magiczne mogą być. Gdzie jest ten amulet? Ktoś tu miał jeszcze jakiś amulet? A, to był ten amulet. Nic ciekawego. Same rzeczy do sprzedania oczywiście. No, ale z czegoś trzeba żyć. W zasadzie to jakby nie sprzedanie przedmiotów. O, tu jest po prostu te coś. Zastanawiam się, czy więcej pieniędzy właśnie jest z sprzedawania przedmiotów, czy ze znajdowania złota w trupach. Przez chwilę myślałem, że to jakiś dziwny obiekt. Znaczy, dziwny obiekt jest obiekt, ale że jakiś sprite. Nieważne. Może zaczniemy od nich. I zrobimy to z użyciem Incinerate. Ktoś tam na górze jest? Tytani, spoko, mogą być tacy słabi. Tu mam szczęście, wydaje mi się, że to jest losowe akurat w tej grze, jaki zestaw potworów jest, w sensie... Mamy grupę trzech tytanów, to się chyba losuje i... Jakie to są tytani? Jacy są to tytani? Ale nie wiem w sumie. Nie jestem pewien. To by miało sens. Coś miałem wcześniej powiedzieć, ale zapomniałem. Coś o... właśnie znajdowaniu złota. Aha, że wydaje mi się, że więcej złota zazwyczaj było ze sprzedawania przedmiotów, mimo wszystko. Na. Zabić tych dwóch panów szybko. Hydry. One poważnie myślą, że uda im się jakieś obrażenie zadać. No poważnie. Kurde, słaby incinerate. A parkour. To nie było parkour. Oczywiście. Gdzie jest ten tytan? Tu. Dobrze. Teraz dopiero zejdziemy na ziemię i będziemy walczyć z wami, Hydry.
Faktycznie, mamy mnóstwo pieniędzy. W zasadzie dobijamy do miliona w tym momencie. Na takie słabiutkie hydry mam po 1000. Tyle samo co smoki mniej więcej. To jeszcze 20 hydr. Spokojnie damy radę tutaj dobić do 1000, do miliona. I parkour. No dobra, to najlepsze hydry mają 1000. Słabe mają 200. Ale mogą mieć podwójne, właśnie to jest dziwne. Zaraz to sprawdzę, jak to działa, czy... Jeżeli mają podwójne przedmioty, to mają też podwójną kasę, czy nie? Albo nie sprawdzę. Zresztą nieważne. Nie zupełnie. Alright. Różdżka tych Sparksów. Rewelacja. Wiecie co, na nie sprawdzam. Might and Endurance. Niezupełnie. Ciekawe. Ojejku. To ja to tutaj zatrzymałem niby, że fajne, to ciekawe. Przez chwilę się zamyśliłem chyba, czy coś w tym stylu. A co to jest? A, można zatrzymać, czemu nie? Oczywiście będzie to jeden z napojów, który nigdy nie wypiję, no ale... Trzeba trzymać w ekwipunku. Nigdy nie wiadomo. Teraz nie wiecie, czy ja to mówię na poważnie, czy nie. Ja sam nie wiem. Dobra, wygląda to... No, o. Miarę uporządkowane już. I power cure. Jeszcze tyle ma szczęście. I power cure i shed life. Stał tam grupka tytanów i zapewne jeszcze z tamtej strony będą hydry. Tak, jeżeli jakiś potwór ma dwa przedmioty, to ma też podwójne złoto. A to nie hydry, to tytani. Hydry też. Może być. To było niezłe. Teraz ty. Nie! No, trudno. A to było za to bardzo słabe. I ostatni gościu tutaj i... Standardowa bitwa z hydrami plus herbata równa się... 2 minuty. Nie, nie 2 minuty, trochę mniej. Przesadziłem. Minuta, około. Myślę. O, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Do domu. Nie masz domu. Jesteś hydrą. Gdzie ma... gdzie mieszkam hydry? W zależności od gry. W tej grze oczywiście nigdzie, ale... Generalnie to chyba w jaskiniach powinny bardziej, aniżeli w jeziorach. Jak to mówi Heroes 3. No, nie wiem. A, shit life. Ewentualnie dla testu można by zrobić, jak dobrze działa w takich warunkach Fireblast. Niby dobrze, ale musiałby trafić kilku, a nie trafił tylko jednego. Help! Spokojnie, zaraz się uratuje ktoś. I będzie to... Michael. Niespodzianka. Buty.
Dobra. Chyba wywiąże się, powiedzmy, z planu. O ile na górze nie ma mnóstwa ludzi, ale chyba nie. Słabi są. Okej. I to zrobimy. Wzmacnianie, leczenie. Okej, może to nie jest wulkan, tylko po prostu jakiś płaskowyż. Ale nie no, wygląda jak wulkan, jakby na to nie patrzeć. Bez lawy, bez krateru, czy z kraterem. A zaraz się okaże. Nie mogę wyżej właśnie podlecieć. Chwila, moment. To są wszyscy, którzy są na tej nie na tej mapie, ale na tej wyspie. Gościu, uważaj, bo uszkodzisz sobie coś. Skurczybyk. Dobrze myśli nawet. Rar. Nie da się. Da się? Nie da się, okej. No i ci goście tam wpadli, no. Co my tu mamy? Tu będzie coś, na pewno coś musi być. Nic tu nie ma. Ejo. Uważaj. Nie widzę w ogóle jakiegoś gościa. Czyli jednak wulkan, okej. Ale szkoda, że jest pusty w środku. Gdzie ten drugi? A, na dole, okej. Okay. Szybko zmienił zdanie. Myślę, że na górze jest. Możesz sobie psuć, ile chcesz, nie ma problemu. Dobra, zrobimy naprawienie w środku wulkanu. Orzesz, mordy, te rzeczy. I wyrzucanie przedmiotów też w środku wulkanu, czemu nie? Te wszystkie przedmioty na prawo wypadły. Pierścionek może być. Buty nieciekawe. Ojejku. To jest niezłe za 10 tysięcy. Speed plus 13. To wciąż są za słabe rzeczy dla nas. Nie będę tego używał już wszystko. O, kurde, ja ty masz po prostu tych rzeczy. Jak tam czas, kurde, kończy się. Znaczy, w sumie idealnie, nie, jakby na to nie patrzeć, ale dzisiaj miałem ochotę jakoś tak dłużej, ale nie mogę niestety. Obowiązki wzywają za chwilę. Ale nie będę narzekał. Jeden odcinek dziennie satysfakcjonuje. Wszystko ląduje u niej. A to są całkiem nie najgorsze buty. Aczkolwiek, znaczy nie najgorsze, no chyba jednak słabe, ale co mi tam nie będą, że do sprzedaży pójdą. Wszystko jest naprawione u każdego? Nawet tak. Dobra, i wszystko jest upchane u ciebie, Edward? No. Dobra, ludzie, w takim razie udało się oczyścić tą wysepkę z potworów. Nie było to zbyt trudne. Ciekawe tylko, jak stąd teraz wyjdę. A, na przykład tak. Jeszcze zrobię mały patrol naokoło. Także zostali tylko ewentualnie tamci tytani... Jak tam poziomy są, dobra? Zostali tytani... Nie. Zostali tytany. Zostały tytany. Brak szacunku. W tamtym miejscu dużo ich zostało. Na razie i zostawiam święty pokój. Widzę już tutaj skurczybyków dwóch.
Więc na razie nie. Może później. Albo w ogóle. W następnym odcinku natomiast będziemy eksplorować coś, co tutaj się znajduje. Taki domek. Nie, to nie jest domek. Z boku może wygląda jako domek, ale z tej strony wygląda trochę inaczej. A gdzie jest wejście? Tu jest. I oto mamy Superior Temple of Ba, tak? Supreme Temple of Ba. Ale to w następnym odcinku. Czyli nie wiem kiedy. Jutro. Ja dam je jutro, mam nadzieję. Na razie.